7 osób z 3 kontynentów otrzymało w Białymstoku medale Serce Ziemi, przyznane przez Światową Organizację Kolumb Styl. Pomysłodawcą orderu oraz organizatorem międzynarodowej gali był Wiesław Koluch, twórca polskiej sztuki walki Kolumb Styl. Życiowym przesłaniem Wiesława Kolucha jest motto: człowiek jest tak wielki, jak wielkie jest jego serce w czynieniu dobra dla drugiego człowieka. Witam serdecznie Państwa na pierwszej międzynarodowej gali wręczenia medalu Serce Ziemi. Panie Wiesławie, to kolejny etap w rozwoju Kolumb Stylu w Polsce. Tak, można powiedzieć, że kolejne dziecko się urodziło w Kolumb Styl. To jest właśnie medal Serce Ziemi. Jest to nagroda, która będzie przyznawana dla osób, które pracują na rzecz rozwoju człowieka i ziemi. Działają te osoby przez różnego rodzaju pomoc, przez pomoc charytatywną, przez pomoc medyczną, przez pomoc edukacyjną, przez integrację sportową i wiele innych dziedzin. Mapa Ziemi w kolorze błękitnym, w środku złote serce, serce niosących pomoc. Dwie szarfy wychodzące z jego wnętrza, biała i czerwona, to barwy naszego kraju. Tak wyglądają medale, które trafiły do osób wybranych przez 15-osobową międzynarodową kapitułę orderu. 7 medali jest tutaj jak gdyby tak odzwierciedleniem pracy 7 dni, którzy ci ludzie poświęcają dla drugiego człowieka. Tak naprawdę oni nie mają sobot wolnych, oni nie mają wolnych niedziel. Niejednokrotnie są związani ze swoimi fundacjami, i oni w tych fundacjach żyją. Oni po prostu poświęcili swoje życie, poświęcili swoje serce. Niejednokrotnie ci ludzie nawet poświęcili swoje rodziny. Na zaproszenie Wiesława Kolucha z całego świata przybyło do Białegostoku wielu znakomitych gości. Cieszę się, że jesteście tutaj. Jesteście ze mną właśnie w takim bardzo ważnym momencie, bo to jest moment ważny dla mnie, dla Światowej Organizacji, ale również ważny jest dla tych osób, które dzisiaj uhonorujemy tym medalem. Czas już chyba zaprezentować jak kapitułę. A więc rozpoczynamy, a skoro prezentacja międzynarodowej kapituły Medalu Serca Ziemi, to zaczynamy oczywiście od przewodniczącej kapituły Medal Serce Ziemi. A jest nią była wicemarszałek Sejmu, pani Genowefa Wiśniowska. Witamy. Pani Agnieszka Iwaniuk to sekretarz kapituły medalu Serce Ziemi, prawnik, rzecznik patentowy. A wraz z paniami zasiadał również w kapitule arcymistrz w zapasach. 3 medale olimpijskie, 7 razy mistrz świata, uznany za sportowca XX wieku. Aleksandr Miedwiedź z Białorusi. Nie ma go dzisiaj z nami, ale będzie w jego imieniu silna reprezentacja. Tak jest. W kapitule zasiada również Gintautas Vileita z Litwy, prezydent Międzynarodowego Komitetu Zapasów Tradycyjnych Fila, zrzeszającego ponad 180 państw. W kapitule, jak Państwo za chwilę usłyszycie, byli nie tylko przedstawiciele sportów walki, chociaż kierowca rajdowy też musi się wykazać walecznością. Zapewne już Państwo wiecie, o kim mówię. Wielokrotny uczestnik rajdu Paryż-Dakar, wielokrotny zwycięzca rajdów międzynarodowych Jarosław Kazberuk. Pozwolą Państwo, że przedstawimy kolejnego członka kapituły. To prezydent World Martial Organization, posiadający 10 dan karate i jiu-jitsu, doradca organizacji rządowych i pozarządowych Indii do spraw bezpieczeństwa i samoobrony, pan Antony Fernandez z Indii. A teraz czas na przedstawienie właściciela firmy Yard, twórcę telewizji Yard, Radia Yard i pierwszego na świecie Radia Yard 2 dla dzieci. Kto to taki? Jarosław Dziemian. Miło nam przedstawić kolejnego członka kapituły. To pan Leszek Mentel, przedsiębiorca i wiceprezes Związku Sportowego Kolumb Styl. A z naszej zaprzyjaźnionej sąsiedniej Litwy dotarł do nas prezydent sportów tradycjonalnych Litewskiego Związku Sportowego, pan Sigitas Lukavičius. Z
Zasiada w kapitule również pan Krzysztof Remża, prezes Podlaskiej Fundacji Sportu i Edukacji. Witamy też wśród członków kapituły byłego prezydenta miasta Białegostoku, pana Lecha Rutkowskiego. W kapitule zasiada również prezydent Asihara Karate na Afrykę, posiadacz 8 dana, pan Hosai Narker z RPA. Po przedstawicielu jednego końca świata czas na przedstawiciela drugiego końca świata, bo aż z Brazylii przyjechał do nas wieloletni działacz w sportach walki, doradca wielu organizacji do spraw sztuk walki, członek kapituły medalu Serce Ziemi, João Schiffer. I przedstawiciel sąsiedniego kraju, Ukraina, profesor z Ukrainy, właśnie prezydent Europejskiej Organizacji ALIŻ, pan Gennadij Arzjutow. Witamy. I przez RPA, Brazylię, Ukrainę zbliżamy się coraz bliżej do nas, bo z Białegostoku dotarł do nas prezes białostockiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, członek zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo-Handlowej, pan Jan Borawski. Szanowni Państwo, czas przekazać niezwykłą kopertę. Kopertę, w której poznamy bohaterów, którzy zasadzili ziarna, które rozrastają się, dając owoce, jak w sadzie rosnące drzewa. Niech emanują założenia dzisiejszej gali na ludzi, narody, państwa i kontynenty. Niech tworzy się jedność w tym niespokojnym dzisiejszym świecie. Świecie potrzebującym pokoju i spokoju. Nie tylko ludziom, ale i ziemi. Drodzy Państwo, pozwolą Państwo, że podamy do ogólnej wiadomości pierwszego laureata medalu Serce Ziemi 2014. Jest nim pan Aleksander Miedwiedź. Aleksander Miedwiedź, jeden z najwybitniejszych zapaśników stylu wolnego w historii. Zdominował wszystkie kategorie, w których startował. Zdobył tytuł mistrza świata w trzech kategoriach wagowych. Łącznie zdobył 7 złotych medali na mistrzostwach świata. Trzykrotnie zwyciężał w Igrzyskach Olimpijskich. W Tokio w roku 1964, 4 lata później w Meksyku i na Igrzyskach w Monachium w roku 1972. Po zakończeniu kariery sportowej pracował naukowo w Instytucie Radiotechniki w Mińsku, a podczas Igrzysk Olimpijskich w roku 1980 w Moskwie składał przysięgę olimpijską w imieniu sędziów. Zasiada w Białoruskim Komitecie Olimpijskim jako współwiceprzewodniczący i był trenerem kadry zapaśników w stylu wolnym. Tak, napisał 2 książki. Obecnie mieszka w Mińsku na Białorusi. Po zakończeniu swojej kariery sportowej został nadal czynnym działaczem, trenerem. Poświęcił się nie tylko pracy trenerskiej na rzecz zapasów w stylu wolnym, ale został propagatorem innych stylów walki. Czynnie działa na rzecz integracji między sportami walki, głosząc motto: walka tak, ale tylko na macie. Taka trochę gorsza wiadomość. Nie zobaczycie Państwo dzisiaj niestety pana Aleksandra Miedwiedzia, ale zobaczycie równie zielonego człowieka, który odbierze nagrodę w jego imieniu. Jest to sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Zapasów Tradycyjnych, pan Władimir Gryszenkow. Jest medal, jest dyplom, są uściski dłoni, brakuje już chyba tylko Państwa gorących braw, które też już słyszę, że są. Są też trzaski fleszy, to nieomylny znak, że ta historyczna chwila będzie uwieczniona i będziemy ją długo, długo oglądać. Dziękujemy i gratulujemy. Aleksander Miedwiedź, który no, nie tylko zdobył 3 złote medale olimpijskie i jest 7-krotnym mistrzem świata, ale to człowiek, który poświęcił swoje życie po zakończeniu swojej kariery sportowej
na integrowanie sportu walki. Jego taką główną takim hasłem jest, że walczymy, ale tylko na macie. Jest to człowiek, który promuje wiele dyscyplin sportowych. Dzięki niemu odbywa się wiele turniejów, gdzie młodzież może wystąpić i na mistrzostwach Europy, i na mistrzostwach świata. No, jest to osoba poniekąd tak naprawdę bardzo mocno szanowana i gdzie ta osoba przyjdzie, tak raczej ludzie z tym wszystkim się zgadzają. I on jak gdyby wykorzystuje ten swój autorytet, ale wykorzystuje ten autorytet w bardzo szlachetnym celu. Drodzy Państwo, i wracamy do przyznania drugiego medalu, równie ważnego. Mamy 7 laureatów, tak jak 7 dni w tygodniu. Jest to postać niezwykła, myślę, że dobrze Państwu znana, która stanowi o kolorycie, o pięknie i o świetle tego miejsca, w którym żyjemy. Mowa oczywiście o Białymstoku. Oczywiście. A tą osobą, tak już pospieszamy wyjaśnić, jest, uwaga, uwaga, ojciec Edward Konkol. Często można usłyszeć jego pozdrowienie. Witaj, dobry człowieku. Ojciec Edward Konkol, werbista ze Zgromadzenia Słowa Bożego. Człowiek w sandałach. I tak jest znany dla większości mieszkańców Białegostoku. Ksiądz od Wisielców, popularny wśród marginesu, bo kto pochowa bezdomnego? Kto pokocha i pochowa samobójcę? Jest jedna osoba, która się tym zajmie. To oczywiście ojciec Edward Konkol. Życie zakonne ojca Edwarda nigdy nie zamknęło się w murach zakonu. Wyszedł on na drogę, by szukać człowieka i na tym trakcie już pozostał. Medal już wylądował na właściwym miejscu. Uściski, krawerton, dyplom i dodatkowe upominki. Zapraszamy jeszcze do wspólnej fotografii. A Państwa oczywiście prosimy, żeby to szczególną chwilę okrasić owacjami. Zawsze czuję się szalenie zażenowany w takich momentach, ale nie dlatego, że jestem skromny człowiekiem. Nie skończę. Wychowany przez właśnie te wichury, smagany wichrami od maleństwa, to człowiek ma swoistą osobowość. Ale dlatego, bo jestem świadomy tego, że nie tylko, że jestem cząstką. Ja tam jestem niczym w tym całym stowarzyszeniu, albowiem to jest olbrzymia, kolosalna grupa ludzi życzliwych, dobrych, babć, które na drutach robią teraz rękawiczki, szale dla tych dzieci na wioskach, które będziemy rozdawali za kilka dni na nich prezenty. To jest tak olbrzymia grupa kochanych ludzi, których jestem otoczony i którzy pewne rzeczy dają innym i nie tylko materialne, dają mi pogodę ducha, siłę, nadzieję, uśmiech. I z taką łatwością potem mamy co dalej do przekazywania i nigdy nie wiem, dlaczego ja tutaj stoję. Te babcie kochane powinny przyjść, ci inni biznesmeni, którzy otwierają swoje serce, mówią, dobra, trzeba, angażujemy się, robimy, wchodzimy w to wszystko. I dlatego te dziesiątki tysięcy ludzi co roku gdzieś przez te osoby, przez pośrednictwo Stowarzyszenia Droga są obdarowywane. I dlatego jeśli mam komuś dziękować, to za tą nagrodę, to dziękuję w ich imieniu, szczególnie w imieniu tych wszystkich, którzy to dzieło dobroci są zaangażowani. No i potem także w imieniu tych, którzy są obdarowani, albowiem oni jednocześnie, szczególnie dzieci, płacą niesamowicie swoim spojrzeniem, radością, takim bez hamulców, rzuceniem się na szyję i tym słowem dziękuję, fajnie, że jesteś i człowiekowi nic więcej nie trzeba, żeby sens życia się pojawił. No i serce ziemi zaczęło pulsować. Dziękuję bardzo.
Kolejny medal Serce Ziemi za chwilę trafi w ręce laureata, dokładnie przedstawiciela laureata. Tak jest, ale powiedzmy o laureacie, a właściwie laureatce. Jest nią pani Ewa Błaszczyk. Pewnie doskonale ją państwo znacie jako świetną polską aktorkę teatralną, filmową, a także piosenkarkę. Znana jest z takich filmów jak Zmiennicy, Nic Śmiesznego, Samo Życie. Jest założycielem i fundatorem, a także prezesem organizacji pożytku publicznego AKOGO, mającą na celu pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce. Kolejna dekoracja już prawie ukończona. Mam nadzieję, że państwo jak zwykle zwieńczycie ją burzą braw. Bardzo mi miło, że mogę z państwem uczestniczyć w tej uroczystości i przeprosić w imieniu pani Ewy, że nie może być dzisiaj, ale obowiązki zawodowe uniemożliwiły to. W tej chwili pani Ewa przygotowuje się do, jest w trakcie kręcenia filmu o śpiączce fabularnego, więc myślę, że niedługo będzie o tym głośno. I bardzo prosiła o przeczytanie kilku słów, co niniejszym pozwolę sobie uczynić. Szanowni Państwo, z wielką radością przyjęłam nominację do Międzynarodowej Nagrody Serce Ziemi, powołanej przez Światową Organizację Koluch Styl. Każde wyróżnienie jest dla mnie szczególne, pozwala jeszcze jaśniej widzieć sens podejmowanych działań. W ramach Fundacji AKOGO od 12 lat niesiemy pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu przebywających w śpiączce. Wybudowaliśmy pierwszy w Polsce wzorcowy ośrodek rehabilitacyjny dla takich dzieci, klinikę Budzik, w której w ciągu półtora roku wybudziło się aż 12 pacjentów, a stan zdrowia pozostałych znacznie się poprawił. Teraz chcemy iść jeszcze dalej i sprowadzać do Polski najnowsze światowe osiągnięcia medyczne, dlatego pracujemy nad rozwojem współpracy międzynarodowej w dziedzinie nowatorskich i eksperymentalnych metod diagnostyki i leczenia komy, by jeszcze skuteczniej pomagać dzieciom w śpiączce. Dziękuję jeszcze raz członkom szacownej kapituły, organizatorom ze Światowej Organizacji Koluch Styl oraz Państwo, że dodajecie nam otuchy, mocy i wiary w sens tego, co robimy. Obiecujemy nie spocząć na laurach i wytrwale pracować, by pomóc ciężko chorym dzieciom. Z wyrażami szacunku, prezes Fundacji AKOGO Ewa Błaszczyk. I proszę państwa, zerkamy na pozycję numer 4, na czwartego laureata naszego wyróżnienia, naszego medalu Serce Ziemi, a jest nim mieszkaniec Republiki Południowej Afryki, pan Filip Peter Bam. Nasz laureat ukończył kalwinistyczne teologiczne seminarium i w roku 73 został wyświęcony, jednak z powodu ogromnego zainteresowania sprawami niedowidzących zrezygnował ze służby w kościele, podjął pracę w Lidze Przyjaciół Niewidomych, gdzie pełni rolę dyrektora wykonawczego. Nadal działał w kościele, gdzie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Dogmatyki i Spraw Bieżących Synodu Kościoła Kalwińsko-Protestanckiego w RPA. Pan Bam ukończył również dwa inne kierunki w dziedzinie zarządzania. Całą zdobytą wiedzę i umiejętności Filip Bam poświęcił jednemu celowi – pomocy drugiemu człowiekowi. Jego pomoc jest wszechstronna. Jako członek zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Logra pomaga w znajdowaniu pracy dla osób bezrobotnych. Pełnił funkcję członka zarządu państwowej organizacji Shelter Heaven Night, która stworzyła 19 noclegowni i domów pomocy w Kapsztadzie. Ladies and gentlemen, distinguished guests, on behalf of Mr. Bam, I would like to say thank you very much. Unfortunately, he could not be here due to medical reasons. I am greatly warmed by the activity that you have, by the thought of Mr. Kolich in arranging this event,
by honoring so many people that are doing wonderful work in Poland and around the world. And once again, on behalf of Mr. Bam that cannot be here, or that could not be here, thank you very much to yourselves and to the Order of the Heart Foundation. Thank you. Dziękuję bardzo w imieniu własnym i w imieniu laureata, który niestety nie mógł tutaj do nas dotrzeć, ale na pewno ten medal bardzo mocno docenia i bardzo się jestem wdzięczny za organizację i za przyznanie tego medalu i za ten niezwykły wieczór. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, przysyłamy pozdrowienia do odległego Kapsztadu. Filip Bam, który pracuje na rzecz osób niewidomych. Jest to osoba, która jest naprawdę bardzo, bardzo znana. No, na zdjęciach widać też, że właśnie występuje też między innymi z już żyjącym Nelsonem Mandelą. Piąty medal Serce Ziemi już za chwilę trafi do rąk profesora Jana Talara. Tak jest, a nawet pułkownika, profesora Jana Talara, najsłynniejszego w Polsce rehabilitanta, który wybudza ludzi ze śpiączki, ratuje życie w sytuacji często uznanej przez innych lekarzy za beznadziejną. Jest twórcą kliniki rehabilitacji przy Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Medal zapis już na tyczki pana profesora, więc brawa, brawa, brawa. Teraz już wszystkie oczy i wszystkie reflektory zwracamy na pana profesora Jana Talara. Jeszcze raz gorące wspólne brawa. Wspólne zdjęcie, prosimy bardzo. Szanowni Państwo, jestem szczęśliwy, że mogę podziękować Międzynarodowej Kapitule Medalu Serce Ziemi za tak wybitne odznaczenie. Dla mnie medal Serce Ziemi ma wartość nie mogącą wyrazić się słowami. Ma wartość ponadludzką. Ma wartość, którą jedynie można porównać do życia ludzkiego. Całą swoją pracę zawodową poświęciłem właśnie ratowaniu życia dzieci, młodzieży, dorosłych. Wybudziłem setki chorych uznawanych za przypadki stracone. Moja działalność zmierza do tego, żeby pokazać lekarzom w Polsce, w Europie i na świecie, że są skuteczne metody leczenia tych chorych w oparciu o nowe zdobycze nauki. Problem tylko leży w tym, żeby je w odpowiednim czasie i odpowiednio zastosować. Będę szczęśliwy, jeżeli te metody będą rozpowszechnione, bo w tym celu pracuję i planuję jeszcze długo pracować. Jestem również szczęśliwy, że mogłem zbliżyć się przy tej wspaniałej uroczystości do Światowej Organizacji Koluch Styl. Mogę zapewnić, że dokąd będę miał siły, będę pracował nad ratowaniem życia ludzkiego. Tego po urodzeniu i tego dojrzałego, bo każdy człowiek ma prawo do życia. Ta uroczystość niech będzie właśnie oknem na świat wiedzy, kiedy można pomagać ludziom. I jeżeli tak będzie, będę szczęśliwy. I czas przejść do pozycji szóstej, tak, do naszego szóstego laureata. Szósty medal tego wieczoru wręczony. Szósty medal Serce Ziemi. Tym razem trafi do niezwykłej
instytucji, bo to i osoby fizyczne, i instytucje otrzymują ten medal. Dobrze Państwu znana z pewnością również. To Fundacja Pomóż Im. Wielkie brawa. Fundacja Pomóż Im, założona 2 lipca 2007 roku na podstawie Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci z Chorobami Rozrostowymi, działającego już od kwietnia 1991 roku. A wszystkie działania fundacji ukierunkowane są na dobro chorych dzieci. W imieniu Fundacji Pomóż Im medal odbierze prezes zarządu pan Arnold Sobolewski. Zapraszamy do nas. Medal już na właściwym miejscu. Teraz jeszcze tylko wręczamy dyplom, specjalny taki grawerton i oczywiście uściski dłoni i brawa od Państwa i ogromne podziękowania. Fundacja, o której chyba każdy w naszym mieście słyszał, a być może i poza granicami naszego miasta też o fundacji jest głośno. Ale Szanowni Państwo, w imieniu całego zespołu fundacji, no i własnym, dziękuję za te wyróżnienie. To wielkie zaskoczenie, jednocześnie wielki zaszczyt dla nas. Nasza codzienna praca to obcowanie z chorobą, z cierpieniem, z taką bezmocą. Coraz częściej jesteśmy przemęczeni, coraz częściej jesteśmy wypaleni. Ale patrząc na naszych podopiecznych, na pojawiający się uśmiech na ich twarzach, na radość rodziców, nabieramy znowu sił i chęci do dalszej pracy. Uważam, jestem przekonany, że również ta nagroda będzie motywowała nas do dalszego rozwoju. Jeszcze raz dziękuję Kapitule za to zaszczytne wyróżnienie i za dołączenie fundacji do grona tak zacnych osób. Dziękuję bardzo. No i przed nami siódmy, puentujący to dzisiejsze spotkanie medal Serce Ziemi, który już za chwilę trafi w ręce zwycięzcy. Kolejnego zwycięzcy, a jest nim prawosławny ośrodek miłosierdzia diecezji białostocko-gdańskiej Eleos. Kolejna taka mocna marka na mapie naszego miasta, doskonale znana. Dyrektorem tego ośrodka jest Marek Masalski, a działalność Eleosu nastawiona jest głównie na pomoc potrzebującym. Dzięki ludziom dobrej woli, wolontariuszom, prowadzone są świetlice socjoterapeutyczne, w których dzieci z rodzin ubogich, patologicznych mogą godnie spędzać czas po szkole. Który świetnie prezentował się na filmie, równie świetnie prezentuje się na żywo. Za chwilę będzie się prezentował z medalem Serce Ziemi. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za nagrodę, za dostrzeżenie naszej działalności i tego, co Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos robi na co dzień. Myślę, że medal, który dzisiaj otrzymujemy jako organizacja, będzie nas motywował, mobilizował do dalszej pracy i służenia ludziom potrzebującym. Myślę, że zawsze we wszystkich społeczeństwach są ludzie, którzy potrzebują wsparcia. Główny cel naszej działalności jest taki, aby nie uzależniać ludzi od pomocy, a wspierać i wyprowadzać na dobrą drogę, drogę rozwoju i taką, żeby radzili sobie ci ludzie, nasi podopieczni samodzielnie w życiu. Także bardzo serdecznie dziękuję za nominację, za nagrodę i obiecuję, że będzie ona nas mobilizować do dalszej pracy. Dziękuję bardzo. Staraliśmy się nagrodzić i za granicę, ale przede wszystkim też z Polski. Ja też wyznaję taką zasadę, że jeżeli jest 7 laureatów, to weźmy z naszego kraju tych 4,
a trzech za granicę. Bo naprawdę, u nas też bardzo dużo, dużo osób pracuje. Ktoś powie, a dlaczego właściwie? No bo to jest takie nasze prawo, już tak ustaliliśmy. No to weźmy, nie zapominajmy o ludziach z Polski, którzy pracują. I ja zawsze mówię, że my, Polacy, naprawdę jesteśmy potężni, mamy wielkie serca. Tylko te wielkie serca przejawiają się u nas wtedy, kiedy zaczyna się robić ogromny problem, kiedy jest nacisk z zewnątrz, kiedy jest wszystko dobrze. W okresie pokoju my jakoś nie jesteśmy życzliwi wobec siebie. Ale kiedy byśmy tak naprawdę razem wszyscy wzięli się do jednej wspólnej roboty i pracy na rzecz drugiego człowieka, pomocy dla drugiego człowieka i podniesienia naszych wartości patriotycznych, to tak naprawdę bylibyśmy narodem niepokonanym. Proszę mi wierzyć. Państwem, wielki przyjaciel Polski i Polaków, człowiek, który promuje polską sztukę walki, Koluch styl na Litwie. Wszystko prawidłowo. To ja czytaję w obiecie, ja już rozbieram po polsku. Немножко понимаю. Я читаю, это только начало большого. Помните, мы когда уже 3-4 года назад были, говорили про это, а сейчас уже двигается, идет. Как говорится, поезд идет, и мы сзади все, поезде. И стараемся, что это расширилось. Делало очень большие праздники, что было такие больше награждений всякие. Это здорово. Я так считаю. С пункту видения заводника, с пункту видения сына, как пан оценя то всё, что се дзее вокруг этой польской штуки вальки, яком есть Koluch styl. Niewątpliwie Koluch styl się rozrasta z każdym dniem i to widać, tak? Nawet po tej dzisiejszej gali, która też jest w części wynikiem Koluch styl. No, mogę powiedzieć, że się to rozwija naprawdę bardzo gwałtownie. Czy ma pan czas, żeby uprawiać, tak na serio się zająć Koluch stylem? Oczywiście, cały czas staram się poświęcać teraz temu i to rozwijać, propagować dzięki ojcu. Ale teraz musiał pan poświęcić sporo czasu, żeby pomóc ojcu w przygotowaniu tej pięknej gali. Oczywiście, tak. Nie będę ukrywał, mój tato indywidualista, ale też trzeba było w kilku rzeczach coś tam pomóc, móc to coś tam delikatnie poprawić. Dziękuję serdecznie Państwu, cieszę się, że jesteście i myślę, że za 2 lata spotkamy się w takim samym składzie, ale już z innymi laureatami. Serdecznie zapraszam, dziękuję i wszystkiego dobrego. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi.